Za chwilę na scenie pojawią się muzycy, którzy od przeszło 30 lat śpiewają w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku. Andrzej Żamojna i Mirosław Aleksiejczuk tworzyli do niedawna zespół Koszyki, zaś Jan Chocha jest współzałożycielem istniejącego do dziś zespołu Białyson. Wszyscy są też członkami chóru prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, a także wolontariuszami wydawnictwa Bratczyk. Od 2 lat współtworzą zespół Souvenir, specjalnie na dzisiejszy wieczór przygotowali 3 autorskie kolędy: Zora Zoreczka, Walc Chrystu, Narodził się nam Chrystus. A wspólnie z Souvenirem wystąpi dzisiaj wokalistka zespołu Białyson, Marta Dral. Na scenie pojawią się również dzieci muzyków: Monika, Mateusz i Piotr. Oh!
Chrystus Bogu śmiechnie się, a
Byliśmy z kolędą u jego eminencji metropolity Sawy i to spotkanie zaowocowało tym, że dostaliśmy przepiękny prezent. Prezent od metropolity. Jest to instrument muzyczny z Kazachstanu. Nazywa się dąbra. Proszę Państwa, kiedy metropolita podawał nam ten instrument, powiedział: weźcie i grajcie. Skoro tak, napisaliśmy kolędę. Kolęda ma dosłownie 7 dni, ale nie wyobrażaliśmy sobie, aby ten instrument od metropolity dzisiejszego wieczoru nie zagrał. Proszę Państwa, specjalnie dla Państwa, Świataja Noc. Ты нас притулил,
zespół Suweniry. Jak się nazywa ten instrument? Warto dodać, że muzykę i słowa do kolęd napisał Jan Kocha. Specjalne podziękowanie zespół składa na ręce pisarza i poety Wiktora Stachpiuka.